Witam. W sieci TK Maxx udało mi się trafić kilka przecenionych produktów firmy Filofax z serii Flex. No i chciałem je zaprezentować. Zacznijmy od notesu A5, dość miękkiego. Czy to, że to miękkie jest, to może od nazwy Flex właśnie, że tak się jest w stanie wyginać, tak się tylko mogę domyślić. Tak on oto wygląda. Ten model akurat jest bez liniatury, kropek i kratek, za wyjątkiem końcowej wkładki właśnie w takie małe kratki. Jak już tu dotarłem, no to przyjrzyjmy się od razu temu, jak atrament współpracuje z tym papierem, bo że ołówek, długopis i inne pisadła sobie radzą, to atrament raczej trudno współpracuje z tym papierem. Jedynie przy cienkich stalówkach Extra Fine czy XF to jakoś nie przebija, przy reszcie przebija na drugą stronę, czasami mniej, czasami więcej. Ten notes jest takiej samej konstrukcji, tylko że jest dużo cieńszy. Teraz tutaj wypróbowałem ten papier kratkowany, myśląc, że może jest trochę inny, ale właściwie zachowuje się tak samo. Natomiast ciekawe rzeczy dzieją się poza tym papierem. Ta seria prezentuje różnego rodzaju właśnie takie notesy, do których te wkłady właśnie pasują. O, trąciłem kamerę, ale wszystko już wróciło do normy. I tak on wygląda. Tutaj możemy różnego rodzaju wkładki do środka sobie dokupić, takie pionowe czy poziome wkładki. Tutaj kolejną próbę zrobiłem już większą ilością atramentów i szerokości stalówek, ale powiem, że no szału nie ma, chociaż udało mi się trafić kilka zestawów, które nie przebijają na drugą stronę, chociaż należą one, jak tu widać, raczej do rzadkości. Natomiast sam notes jest bardzo ciekawy. Ja ten egzemplarz kupiłem chyba za kilkanaście złotych. Tu jest taka wkładka na pióro, pełno kieszonek. Ta wersja jest z tworzywa sztucznego, z jakiegoś tam plastiku, bardzo porządnie wykonane. Natomiast jest jeszcze druga wersja, która już jest wykonana ze skóry. To kosztowało troszkę więcej, około 30 zł, co i tak uważam, że to bardzo niewiele. Ta sama, jakby to samo oznakowanie. Tutaj na pieniądze i na inne jakby papierki, które musimy ze sobą nosić. Tutaj na tej wkładce umieszczona jest gumka, która pozwala do zaczepienia pióra, ale jeśli chcę je trzymać w środku, to musi być to naprawdę bardzo cienkie pióro, żeby to nie rozpychało tego portfelika. Ja to używam jako portfel. Natomiast w sytuacji, w której włożę coś grubszego, ale nie nawet grube, to już widać, że to jest rozepchane trochę ten środek. W związku z tym jest taka możliwość, żeby przełożyć tą wkładkę tu. I pióro mamy z tej strony, chociaż trochę to śmiesznie wygląda. Nie ma gumki, która by to przytrzymywała. Nie sądzę, żeby to było za dobre rozwiązanie, ale jest taka możliwość. Są jeszcze dwa dodatkowe elementy, które mnie się udało znaleźć. To jest coś, co jest właśnie na te większe notatniki, których jeszcze nie pokazywałem, a właściwie pokazywałem jeden na początku. Tutaj jest kieszonka jedna, tu jest kieszonka na wylot, zaczep na pióro jeden, coś tu na pióro drugiego, dwie kieszonki z tej strony, z tym, że jedna zamykana na zamek i tu jest kieszonka na iPada lub innego rodzaju tablet, a więc to jest takie multimedialne urządzenie przenośne i jego bardziej rozbudowana wersja ze skóry też ma jakieś kieszonki dookoła i nawet od tej strony tutaj widać na zewnątrz też mamy kieszonkę. Tutaj też po lewej stronie jest mocowanie na tablet 10-calowy, tu pełno kieszonek na dokumenty, notatki, notatniki, wizytówki, co tam potrzebujemy. Z każdej strony można się tu dostać. Naprawdę jest tu wiele możliwości, nawet jak to odepniemy to mocowanie na tablet, to też mamy kolejne kieszonki pod spodem i pętelkę na coś do pisania.
i sprytne to urządzenie tak właśnie wygląda. Ciekawa seria, godna polecenia, ciągle jeszcze produkowana przez Filofax i do dostania. Dziękuję za uwagę.